I już mam właśnie stronę Eryki. Dzisiejszym nagramy kolejny odcinek i tym razem sobie pogramy w Jailbreak'a. Ale widzowie, mam do was złą wiadomość, nie będzie już odcinków na chwilę obecną z prywatnego serwera, że będziemy grali. Bo niestety dowiedziałem się, że trzeba co jakiś miesiąc, ileś dni płacić za prywatny serwer. I tak to oto nie mogę na niego wejść, więc przepraszam, ale wam wszystko wytłumaczę, co się działo w nowym update'cie. W nowym update'cie doszedł trzeci sezon, każdy już chyba wie. Oczywiście ci, co grają Jailbreak'a. I tak. Teraz możecie kupić sobie apartamenty, czyli takie bloki, i w tym małym miasteczku, gdzie jest donat, możecie też sobie kupić. I musicie i kupujecie, i jak nie chcecie, to nie musicie, ale ja też je chcę. I tak, musicie zdobyć najlepiej drugi level, kupić safe. I ustawiacie, za jaki rabunek chcecie tam sobie to jakby, no, żeby wam zachowywał pieniądze z tego rabunku. I no, jeżeli na przykład, na przykład jak już dacie, no to policja może wam wjechać na chatę, ale musicie najlepiej postawić wieżyczkę. I jakby, nie jak to powiedzieć, no postawić ją gdzieś, żeby policja nie mogła jej zniszczyć ani się dostać do waszego sejfu. No a jak już się dostanie, więc obrabuje policja, co dziwnie brzmi, no to wszystko tracicie, no. I w ogóle patrzcie to. Chwila. Za szósty level jest Mini Cooper. I za dziesiąty. I wiecie, co jest fajne? Że za drugi poziom jest bardzo fajna rzecz do samochodu. Później jak macie Buy Season Pass, kupujecie za 400 robuxów, no to dostajecie jeszcze te, ale musicie je zdobyć, pamiętajcie. No, więc chyba już wam wytłumaczyłem, teraz musimy sobie brać bronię. No, póki nie będę miał robuxów, to... O, właśnie mam zeperkę jak coś. A nie. Aha, i zostawcie łapkę w górę chyba dzwoneczkiem, przepraszam was. A no i jeszcze przepraszam was, że nie było tyle odcinków. Tyle dni. No, a widzowie, wiecie, pamiętacie mojego vloga? No to nie chcecie wiedzieć, jak u mnie jest teraz brzydko. Naprawdę, nie chcecie. Po prostu śnieg pada, jest 6 kwietnia. Nie wiem, możecie to widzieć na 7, nie wiem kiedy to wrzucę, ale chyba 6. No i jakby u mnie jest śnieg, jest cholernie zimno, jakoś jest, no może 0 stopni. Widzę, wiecie co? Wiecie jaki będzie skam? Jak? No już 2 domy kupiłem. I ja, widzowie, w ogóle, no kupiłem te 2 domy, aha, i mi je usunęli, fajnie, dobra, fajnie, sztos. O, ja nie mogę. Jeżeli ktoś by nie wiedział, kiedy ten update wyszedł, to bodajże w sobotę, czyli 3 kwietnia, albo 4. No, więc fajnie chyba. Ej, widzowie, jeszcze dzisiaj grałem, nie miałam takich lagów z Lamborghini, a teraz ja nie mogę. Dobra, widzowie, wiecie co? Spróbujemy to, że musimy obrabować pasażer, towarowego pociąga. Nie wiem, jak to brzmi, ale dziwnie. I jeszcze pasażerskiego. To od razu mam pomysł. Oj, mam pomysł. No, wiecie, że w Jailbreak'u da się połamać kości, bo jak spadacie, to... No, to jakby się tak zginacie. A na prywatnych, jak coś, to power plant, elektrownia się nie otwiera, więc minus. Robicie tak jak ja. No i zobaczycie poradnik, jak łatwo obrabować 2 pociągi. Ojej. Nie ma co za bardzo robić, ale dobra. Uuu, to kurde, chyba policja jedzie.
Widzowie, wiecie jaki problem? To czy byłem do toalety, a jak nie wiem, ja nie wiem jak na moje nagrywarce się robi cięcia, bo jakby wy nie widzicie, ale ja widzę ile filmik trwa. No i jakby muszę tak zawsze robić i tak o tu klikać. Tutaj mam, mogę zatrzymać nagrywanie, a tutaj mam, że mogę wyłączyć mikrofon, więc to jest słabo. Nie dziwcie się, że mam małe lagi, ale niestety u mnie jest trochę słaby internet, ale gorszy był w sobotę i w niedzielę, więc nie, w sobotę był gorszy. No więc teraz to jest picobello w porównaniu do tego, co było, więc... No. O, nie, jewel, stok. Ej, czekajcie. A, dobra, mamy małą mychę. No weź pociągu jedź, bo ja czasu nie mam. Deble. Pasażer train. Wy jaja robicie? Ja nie mogę, widzowie, wiecie, że ja teraz sobie nie pojadę? Ja... Te... ja... Ej, widzowie, błagajcie, żeby... Aha, dobra, obrabujemy! Te, no, no, nie, dobra, widzowie. Te. Będę tak mówić, wiecie? Fajnie, nie jak tak mówić co chwilę, tak... Ble. No przyznajcie. No dobra. Ja nie mogę, widzowie. Czekajcie, musimy... Aha, dobra. Widzowie, jedymy tu. Dobra, tu musimy kampić na pociąg. Widzowie, mamy jakąś minutę na obrabowanie pociągu. Kumacie to? Kurde. Bałbym się trochę o jedno. Wiecie o co? Żeby policji nie, bo jak słyszycie, że się wierce, to nie pytajcie czemu, ale mi odwala. O kurde. Te, wiecie, że jest nowy kot, tylko nie wiem jaki? Bo co każdy update, wiecie co jest? Nowy kocik na kasę. Poprzednich już nie wpiszecie niestety. O! Gówniarz jedzie. Gówniarzu tu. Gówniarzu, mały, chodź tu. Okej. Okay. I idźcie zawsze na drugi, bo... Dobra, bierzemy iPhone'a, komputer, dokumenty. Dokument. O, komputery. Dobra, widzowie. Nie, ja nie chcę jechać! O kur... musicie zawsze, jak obrabujecie ten pociąg, to musicie zawsze do wulkanu jechać, oddać. Ej, wy sobie zdajecie sprawę, że ja myślałam, że to jest więzień, bo więźnie też mogą mieć mundury policjantów. No nie! Nie, widzowie! Właśnie to jest głupi... Właśnie to są policjanci na Jibrejku, tacy chamscy. Będą wszystko zrobią, tylko żeby was pokonać. Uwierzcie mi. Ja mam doświadczenie. Nie, że coś, ale mam takie małe doświadczenie. Wiecie, co będziemy musieli robić? Musimy przez tajne wejście wjechać. No. Takie mini tajne, ale tajne. Ja nie mogę, ale mi źle się jeździ tym Lamborghini. Nie pytajcie, czemu tak mówię, ale wyobraźcie sobie, że ja nie gram w takie gry. Na przykład jak w Jibrejku coś obrabuje i mi się myszka zbagowała, no to ja to jakby bardzo na poważnie biorę i to nie, jak to wam powiedzieć.
I my się wyskarbagowała. Smutek. XD. Co? A, tu jest, dobra. Dobra. No hej! No i dupa. Muszę mieć czwarty level. Nie! O nie. Widzowie, zdarzyła się rzecz, której nie wybaczę dziewczynkowi. Zbagowało jej mini. Widzowie, wyobraźcie sobie, że chciałam powiedzieć miszkę, a się mówi miska. Sherry, the best. O nie, widzowie, ten pojazd jest bardzo ten wolny. Właśnie, widzowie, ja będę zbiegał na sukusa. No nie gadaj. No i trzeba znowu czwarty level wbijać. Dobra, żeby policjanci się mnie bali już, no to ja widzowie mój mundurek założę, nie? Koks. Ej, czy ja tylko słyszałem, że ja powiedziałam nie koks? Tak, wiesz, Erik w ogóle nie jest koks, no bo tak nie jest. No czemu pasażer train dwa razy, cargo train w ogóle? Zobie, to jest największe chamstwo świata i wszechświata. tak, jak wspominałem, bardzo lubię, lubię placki. Wiesz, jak każdy chciał to wiedzieć. Tak, co miałam mówić? Aha, nic nie miałam mówić. Dobra. Dobra, widzę, będziemy strzelać w ludzi. Przepraszam, helikopter. Kaku, ale chyba muszę cię pokonać. I teraz taki księżyc się rozgrywa w Jaybreak Talk. Dziwne takie czerwone niebo. Pendypek. I zaraz. Awaria XDDD. Ej, awaria XDD. Ten pociąg w końcu tam dojechał. Przy maszynista stwierdził, a! Dobra, maszynista stwierdził, że sobie pojedzie 10 na godzinę, ale widziałam, że już jechał. Więc fajnie. No. Meksyk, Monako, Rosja, Rumunia, Niger, Niemcy. Izrael, Islandia, Irlandia, Białoruś, Estonia, Egipt, Indonezja, Holandia, Hiszpania, Haiti, no. O nie. Źle, widziałam paralizator. Skądś musi być. No, widziałem! Spadaj gnomie spadaj, nienawidzę właśnie dupków i nie gadaj, że go rozwalę. No nie, dobra, ja to zrobię poza odcinkiem, bo się z tymi głupkami nie da. No jakie głupki, nie? No to są największe głupki, jeszcze mnie musiał zabić. Dobra, widzowie. Wiecie co? Ja czekam. Nie, widzowie, na prywatnym się tylko dograć. Teraz policjanci są tak zbuntowani, chociaż ich jest tylko trzech, ale to jest po prostu już
masakra, nie da się zmigać. Jeżeli się film spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę z botoneczkiem i trzymajcie się, zobaczymy w kolejnym filmie. Będzie ciężko w kolejnego odcinka z Daybreaka. Pa!